No hej, Marlenka! Jessica, a co ty masz na sobie? Oglądałam 5 Minute Crafts i zrobiłam sobie stanik z butów. No nie uwierzysz, ale ja mam dzisiaj na sobie gacie z szamponu. 5 Minute Crafts jest super! Siemano, Tofiki, witam was w kolejnym odcinku Detektywa Tofiego. Detektyw Tofi. Ostatnio przeglądając TikToka, napatoczyłem się na coś mega niesamowitego. Zapomniałem włączyć drugą lampę. Mianowicie, duża część z was pewnie zapomniała o tym, ale oni nadal istnieją i nadal straszą. Mowa tu oczywiście o 5 Minutes Craft i o tym, że powinni przestać. Ostatnio oglądałem przez ponad 2 godziny 5 Minutes Craft i moje życie zmieniło się o 180 stopni. Albo o 360. Sam nie wiem. Kto nie zaznajomiony z tematem 5 Minutes Craft, to są takie krótkie filmiki, w których dowiadujecie się życia, że to, czego nie wiedzieliście, oni otworzyli wam oczy, że można to zrobić inaczej. Albo najczęściej po prostu robiliście to źle i można zrobić to lepiej. Jak to będzie wyglądało, zobaczcie sami. Dobra, odpalamy. Okej, let's go. Tak, jeżeli woda się leje, słuchajcie, to musicie po prostu wsadzić tam ogóra. Zaklejacie taśmo. Słuchajcie, jeżeli chcecie podlewać kwiatki, to zdecydowanie musicie wziąć wielkiego wora na taczkę, zrobić dziurę i wtedy możecie podlewać, bo przecież konewka jest gorsza w użyciu. Naprawienie płotu jest... Ja myślę, że ten płot wyglądał bardzo ładnie. Zobaczcie, pięknie naprawił. Ja bym się w ogóle nie spodziewał, że tak może wyjść. Ja bym szedł po prostu ulicą i zobaczył piękny płot. Na pewno nie został w żaden sposób zmodyfikowany. Lecimy dalej, składamy wieszak. O, składamy w taki sposób. Okej, okay, robimy takiego łabątka. Dobrze. Jeżeli nie chce wam się trzymać węża, to zdecydowanie musicie poświęcić swój wieszak. Kradniecie mamie. Nie wiem, czy na plastikowe to działa. Chyba się nie połamie, wydaje mi się. Tak, w tym wypadku taśma niestety nie działa. Co to jest? Czy to jest garnek? Ja nie wiem, co to może być. Dobra, strzelamy, słuchajcie, widzowie, co może być z takim garnkiem. I wydaje mi się, że taki garnek... Coś... Dużo jest z wodą, to może do przenoszenia wody ze studni na przykład, jak mieszkacie, nie wiem, na przykład gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nie ma po prostu dostępu do wody. Nabieracie ze studni tutaj do garnka i na garnku później zawieszacie sobie na szyję i idziecie elegancko z wodą, zadowoleni. A nie... Dobra, to jednak chodzi o to, że jeżeli jesteście ogrodnikami, to możecie bardzo łatwo posypać ziemię wokół doniczki, bo przecież nie można się nachylić i posypać wokół, tylko faktycznie ochroni to waszą piękną roślinę. Słuchajcie, jesteśmy na jakiejś 20 sekundzie filmu, a ja już mam dość. Co ja robiłem całe życie źle? Ja czuję się po prostu, jakbym był w jakiejś wtajemniczonej sekcie i oglądał to, co mi otwiera oczy. Faktycznie, 5 Minutes Craft, bardzo ci dziękuję za to. Okej, okay, a to może być przydatne w miarę, bo ja nieraz kosiłem trawę i na przykład uszkadzałem drzewo. Ja na to zip mówię, nie? Że to się jakoś inaczej, wykaszarka to się inaczej. Jakby mały, to myślę sobie, że wykaszarka się nazywa zip, bo to robiło takie zzzz. Minęło 50 sekund, a ja już jestem zmęczony takimi filmikami. Lecimy dalej! Ja! Zaczyna się z grubej rury, słuchajcie. Wylejcie swój wosk na ryby. To jest silikon, okej. Okay. Słuchajcie, ostatnio miałem problem, jak byłem w Chorwacji, że nie miałem właśnie maseczki takiej do pływania z rurką, bo fajnie sobie oglądać, bo tam jest bardzo taka czysta woda. Maseczki tam kosztowały powyżej tam 100 zł, około 200 nawet. Może faktycznie powinienem sobie kupić silikon i zrobić z tego maskę. Co? To czy... O nie! Czy oni zrobili z tego latarkę? Ja myślałem, że oni z tego maseczkę do pływania zrobią. Dobra, kolejny. Znowu mamy silikon, tym razem nogi. Czy z nóg zrobię jakąś lampę na sufit, czy może jakiś żrandol? Okej, okay, leją tu coś. To stopa. Czy to była szafeczka? O nie!
Czy wy postawilibyście coś takiego w domu? Ja myślę, że Magda mnie wyrzuciła z domu za coś takiego. A może, słuchajcie, może sobie tutaj przypiniemy takie nogi. Co wy na to? W tym miejscu. Piszcie w komentarzu, czy robimy takie nogi. Tutaj na ścianie. Ja się boję, to jest ucho i ja nie wiem, co to z tego może być. Tym razem może, nie wiem, kluczyki do samochodu z tego mogą zrobić? Okej, okay, leję kolejny silikon. Mamy ucho. A to akurat było ciekawe w sumie, na biżuterię na przykład. Znaczy, myślę, że to by było bardzo creepy, jakbym miał ucho na przykład na parapecie i jakbym wstał rano i zobaczył ucho z kolczykami na parapecie, to bym się chyba przeraził. Dobra, lejemy, słuchajcie, silikon do garnka, wypychamy go ręką. Okej, okay, wlewamy znowu. Wypychamy. To jest do mycia stópek! To było bardzo okropne i wydaje mi się, że chyba zdecydowanie jacyś fetyszyści by z tego skorzystali, ja na pewno nie. Parafina, okej, okay, lejmy parafinę, mamy stópkę. Pff, świeczka ze stopy! Świeczka mi była, nie wierzę. Tak mi grana mi była! Dobra, lejmy rączkę, znowu parafina. Czekamy jeden dzień, otwieramy pięść. A co ta lampka akurat ciekawa? W jakiejś takiej restauracji fancy, myślę, że to by fajnie wyglądało. A może tutaj taką żaróweczkę sobie walniemy? Tylko ja tu nie miałbym dojścia do prądu. Ostatnia część. Dlaczego to było jakieś dziecko, lalka? O, o. Okej, okay, wyciągamy małe stópki. Czy ona sobie myje oczy stópkami? 5 minutes craft, przestańcie, błagam was. Błagam was, przestańcie. Dobra, lecimy dalej. Ja oczywiście nic nie ma, żeby kobieta sobie miała włosy pod pachami. Nie ma problemu, ale wydaje mi się, że żadna kobieta nie przykleja sobie dywanu pod pachy. I czemu nic dalej z tym nie jest wyjaśnione? W minione wakacje wraz z moim kumplem stwierdziliśmy, że kajakiem sobie przepłyniemy jezioro do Powidza, bo my byliśmy w innym mieście i przepływaliśmy sobie do Powidza. Słońce tak prażyło, a ja stwierdziłem, że nie nałożę na siebie kremu z filtrem i mam tutaj w tym miejscu dokładnie, mam takiego białego placka, położyłem sobie ręcznik na głowę i spadał mi tu taki ręcznik i w cały byłem opalony, oprócz tego miejsca, gdzie był ręcznik, mam taką białą plamę, wszyscy się zawsze ze mnie śmieją. Okej, okay, pani się wystraszyła i uciekła, przyszła. Maluję sobie kremem. Co ona robi? Dlaczego ona zrobiła sobie... To jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego ja nie pomyślałem w te ubiegłe wakacje, żeby tak zrobić? Zrobię tak w następne wakacje. Patrz, jaka zadowolona. Okej, okay, idziemy do restauracji. Pani wystają paluszki z butów. Może wystarczyło sobie kupić jakieś wiek. Co ona robi? Czy ona wzięła pomadkę i maluje sobie paluszka? To tak robi, ale przecież ten palec by jej się zmieścił tam w tym bucie, czemu ona ma ten palec na zewnątrz, czy to nie jest aby niewygodne, a jak ona sobie połamie ten palec, jak złamiecie sobie mały palec, wiecie jaki to jest ból? Dobra, tu mamy państwo i chyba ta dziewczyna z tyłu jest zdradzana, okej, okay. Co ona ma, czy ona ma zrobione z włosów brodę? Taka nawet kobitka ma brodę, a mi nawet nie rośnie. Dobra, brodę zrobię. Okej, okay. Pani bierze marker, maluje sobie... A tak akurat zdałem, że malowanie skarpetki tam, gdzie jest dziura. Pani ucina koleżance włos, zrobiła jej pranka, wsadza jej... Co ona robi? Czy ona ucięła jej włosy i zrobiła z tego pędzelek? Jakaś dziewczyna jest w lesie. Okej, okay. Zrobiła dziurę. Sranko w pniaku. Czy ona wysyrała pomarańcze? Kto by chciał srać pomarańczami? Zdecydowanie... W sumie nie zatykałyby się rury w sumie. Słuchajcie widzowie, ja mam dość, naprawdę. To jest drugi filmik, a ja mam dość. 5 Minutes Craft, robimy petycję, abyście zaprzestali i zaniechali działań w internecie. Oni niszczą mi psychikę. Dobrze, lecimy kolejny filmik, widzowie. Okej, okay, sprężynki ten. Okej, okay, spada. Ziup!
Wow, nie, no naprawdę, ej, to zdecydowanie na pewno zadziała jemuż, aby telefon się nie zepsuł i żebyście mogli sobie rzucać na przykład z 14 piętra o ziemię, bo przypadkiem jesteście na balkonie, jesteście z telefonem, stwierdzacie, jupsi, i telefon z pana leci na, z 14 piętra, ale przecież on ma sprężyny, słuchajcie, on się odbije od ziemi, wypierdzieli w kosmos i będziecie go mogli sobie elegancko złapać z powrotem. Bardzo dobry sposób, zdecydowanie koniecznie go spróbujcie. Okej, okay. Super glue, przyklejamy kawałek ananasa, bo on się na pewno nie zepsuje na tym telefonie. O, przyklejemy to, fajnie. I wrzucacie telefon do akwarium? To jest coraz dziwniejsze, widzowie, kto wrzuca normalny telefon do akwarium? Okej, okay, tutaj piankę kręcimy, kładziemy rękę, to kolejną ten. Okej, okay, wyciągam. Co? Okej, okay, tu mamy jakąś plastelinę kolejną. Zgniatamy ją, robimy w takie fajne ten, okej, okay. Rozwałkowujemy jak ciasto na pierogi, kładziemy na telefon, wycinamy nożykiem precyzyjnie, jakbyśmy mieli pacjenta. Mhm. O, przecież to by było okropne, tak ta plastelina by wam się topiła w rękach. Widzowie, ja po prostu, ja nie rozumiem tego, ja siedzę, oglądam i ja tego nie rozumiem, czy wy też tak macie? One, czy ona... Nie, ja nie mogę. Ona to zjadła. Apel do prezydenta Polski Rzeczpospolitej Polskiej. Panie prezydencie, apelujemy. Panie prezydencie, apelujemy, aby Five Minute Crafts przestało zaprzątać nasze głowy. Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że osoby na filmikach jedzą plastelinę, kupują taczkę, aby wylać wodę na ziemię i srają do pniaka. Jak chcecie zrobić sobie czepki na głowę, to musicie nalać wodę do balonu i rozbić sobie ją o głowę. Pamiętam w ogóle, jak kiedyś byłem młodszy, to strasznie chciałem mieć czepek. Nie wiem po co, ale strasznie mnie rajcowało, że ktoś ma czepek na głowie i zawsze go chciałem mieć. I kiedyś były jakieś takie, bo ja byłem w szkółce pływackiej i mieliśmy jakieś takie wielkie spotkanie w jakimś w ogóle miejscu, gdzie były jakieś, słuchajcie, jakieś podchody tam były i tak dalej, jakieś zabawy. I był mecz wzbijaka i on był jakiś taki dziwny. Jak cię zbili, to i tak mogłeś wygrać, więc ja w ogóle nie rozumiałem zasad tego zbicia, że jak się zbiło, to się przechodziło na drugą stronę zbitych i później, ja w ogóle nie czaję. My jako przegrana drużyna wygraliśmy tam o dziwo i ja, słuchajcie, mogłem wybrać między czekoladą a czepkiem i wybrałem sobie czepek i rozumiecie, że miałem czepek na basenie i ja byłem z niego tak szczęśliwy, że miałem czepek na basenie. Miałem chyba, nie wiem, z 7 lat, ale byłem zadowolony, że miałem czepek. Tofi i czepek. Dobra, a my wracamy do Five Minutes Crafts. Puszczam dalej, wykopujemy tutaj łopatą. Oglądając Five Minutes Crafts, czy on, ja nie wiem, czy, na co ona wykopuje tą dziurę. Five Minutes Crafts, myślę, żeby się do tego nie posunęło. Tak naprawdę to by się posunęło. Na to pałatkę i do tej pałatki wlewamy gorącą wodę, okej. Okay. I do tego zabawki. I czy to jest... Dlaczego wy nie możecie kupić dziecku basen za 15 zł, tylko robicie takie coś? Zakładam, że to wszystko było przy plaży. Tutaj pani się topi, pani zauważyła, mówi, o, dobra, idzie tutaj, czy ona pompuje woreczek z Ikei, wkłada do drugiego woreczka. Ta pani pewnie już tam się na pewno utopiła, a ona sobie stwierdziła, a słuchaj, ja sobie tutaj, koleżanko, zaraz ci rzucę ponton, tylko ja pokażę tutaj, jak to można zrobić. Okej, okay, no to już zajęło na pewno 10 minut, tak, okej, okay, tak, rzuca. O, a pani już magicznie się nie topi, okej, okay, fantastycznie, czyli magicznie, słuchajcie, jak zrobicie przepis z 5 Minutes Craft, to się nie utopicie. Pięknie, jest taka zadowolona i o, jak pięknie pływa. Okej, okay, pani się rozbiera i jest jej zimno. Dlaczego się rozebrała, skoro jest jej zimno? I dlaczego ten pan ją owija streczem spożywczym? Zdecydowanie Balenciaga na pewno opatentuje to i będzie sprzedawała później za 100 milionów złotych. Okej, okay, otwieramy ten. Dlaczego psujecie takie piękne... Czy wy robicie z tego sedes? Nie, słuchajcie, ja generalnie wolę srać do pniaka. Ja bym wtedy taki... Żeby było wygodnie, bo to oparcie, ja bym to krzesełko włożył na pniaka i wyciął w pniaku, wyciął tutaj i elegancko. Ja to opatentuję i zrobię z tego jako pniako leżako sracz. No way, widzowie. Dobra, słuchajcie, to jest za dużo na moje myśli.
To jest za dużo dla mnie dzisiaj. Te 4 filmiki rozwaliły mi totalnie głowę. Mam nadzieję, że Wam spodobał się filmik i zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem i piszcie swoje DIY-e, swoje 5 Minutes Crafts w komentarzu albo wysyłajcie mi, co zrobiliście z tego, bo ja nie chcę mi się jakoś wierzyć, że ktoś kiedykolwiek z tego skorzystał. I mam nadzieję, że widzimy się w środę. Siemano, pa!